Zwykłe majowe popołudnie. Pewien uczeń został po lekcjach w szkole, aby wykonać swoje zadanie domowe z informatyki. Chodź już, Wnusiu, idziemy do domu. Poczekaj, babciu, tylko zapiszę obrazek. Dobra. O, jakie wy macie fajne te komputery. No wiem. No chodź już, babciu. No czekaj, no przelew robię. Chodź. Wow, ale szybkie te wasze komputery. No. A powiedz mi, Wnusiu, wy w ogóle podziękowaliście? No nie. No to szybko, zbierzcie kolegów i podziękujcie. Dobra, chodź. Samorząd uczniowski Zespołu Szkół Wizerniku pragnie w imieniu całej szkolnej społeczności złożyć serdeczne podziękowania panu Tomaszowi Mamakowi, dyrektorowi 26 Oddziału Banku Zachodniego WBK Kraków. Na początku tego roku szkolnego nasi nauczyciele, rodzice i my sami wytyczyliśmy sobie cel, który wydawał się bardzo trudny do osiągnięcia, ale był naszym marzeniem, więc postanowiliśmy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby to marzenie stało się rzeczywistością. Nie sądziliśmy, że stanie się to tak szybko. Dzięki takim ludziom jak pan dyrektor, ludziom o wielkich sercach i dobrej woli, mamy dzisiaj zupełnie nową i doskonale wyposażoną pracownię informatyczną. Możemy bez przeszkód doskonalić swoje umiejętności i rozwijać pasję. Państwa dar pozwolił nam również na niemal pełne skomputeryzowanie szkoły. W każdej sali lekcyjnej znajduje się komputer z dostępem do internetu, dzięki czemu nasze lekcje stały się ciekawsze, a praca nauczycieli i wychowawców znacznie łatwiejsza. Dzięki Państwa wsparciu nasza szkoła faktycznie wkroczyła w progi XXI wieku, a my uwierzyliśmy, że marzenia się spełniają, bo chcieć to móc. Jesteśmy wdzięczni nie tylko za pomoc finansową i rzeczową, ale także za pozytywną energię, którą nas obdarowaliście. W imieniu Samorządu Uczniowskiego serdecznie dziękuję. A skoro już o sprzęcie mowa, to nie mogłoby się obejść bez kilku słów naszego nauczyciela od informatyki. Obecnie pracownia wyposażona jest w 19 stanowisk, w tym jedno stanowisko dla nauczyciela. Przy stanowisku dla nauczyciela znajduje się projektor oraz tablica multimedialna. Nowe komputery będziemy wykorzystywać do pracy nad stronami internetowymi, nad montowaniem filmów oraz nad różnymi programami edukacyjnymi. No właśnie, nowe. Zdecydowanie lepsze i przede wszystkim bezpieczniejsze. Jeszcze raz na sam koniec.